Cześć, z tej strony Dodo. W tym poradniku opowiadam Wam nieco o rozprzestrzenianiu się biomów The Hollow oraz The Corruption oraz o sposobie zatrzymywania ich. Czyli innymi słowy powiem Wam, co zrobić, żeby w miejscu na mapie, które sobie wybierzecie, była dalej zielona trawka i żeby biomy te tutaj nie wpływały na to, co się dzieje na tym fragmencie mapy, nie będziecie tutaj mieli żadnych latających pixi itd., itd. Więc tak, najpierw wypadałoby wyjaśnić mechanikę rozprzestrzeniania się zarówno The Hollow, jak i The Corruption. Więc tak, biomy te rozprzestrzeniają się po klockach ziemi, kamienia, piasku. The Corruption może też pochłonąć mat bloki, które są w dżungli na przykład, i zmienia je właśnie w takie zwykłe bloczki ziemi porośnięte tą taką trawą fioletową. No i tak, i przy rozprzestrzenianiu się klocek taki może przesiać The Hollow na klocek oddalony maksymalnie o 3 klocki od niego, czyli może przeskoczyć lukę 2 klocków. I teraz tak, w takim razie, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych biomów, należałoby stworzyć taką przerwę w mapie o szerokości 3 klocków. I teraz tak, co człowiek, to inny gust i inaczej może mu się podobać. Ja osobiście preferuję zrobienie takiego odstępu na 3-4 kratki, a dodatkowo jeszcze otoczenie tego murkiem. Niektórzy lubią zrobić na przykład przerwę na te kilka kratek i całość to zamurować. Ja uważam to za niepraktyczne, ponieważ w takim miejscu możemy sobie właśnie też wskoczyć, przejść się, przebiec spokojnie na drugą stronę właśnie tej działeczki, bez skakania i omijania różnych tam wybojów. I teraz tak, rzecz taka jeszcze jedna, bardzo polecam Wam sprawdzić w momencie, kiedy będziecie już to usuwać u siebie, znaczy otaczać tą przerwą taką. Ja tutaj mam, jak widzicie, taki tunel jakby, można go nazwać takim tunelem technicznym. Używałem go po to, żeby sprawdzić, czy gdzieś tutaj nie ma fragmentu właśnie The Hollow, który wygenerował mi się w ogóle na mojej działeczce. I chodziłem, machając tutaj Dark Lansem, sprawdzałem, czy nie ma tutaj takich pól właśnie, gdzie jest trawa z The Hollow. O, tak jak możecie zobaczyć tutaj. Jeśli jest tutaj, gdzieś właśnie na tym obszarze, który odgrodziliście, musicie go usunąć, ponieważ spowoduje on, że biom ten będzie mógł się, że tak powiem, odrodzić u Was. No i cóż, no właśnie jest to coś, czemu chcieliśmy zapobiec, także to raz. No i do usuwania tego, takiej trawy właśnie i ogólnie biomów, będziemy używać Purification Powder, który możemy kupić u Dryady do usuwania The Corruption. Natomiast żeby usunąć The Hollow, musimy mieć Vile Powder, który tworzymy z Vile Mushroomów, czyli grzybków, które rosną na terenach właśnie The Corruption. No i ostatnia rzecz, o której powiemy w tym poradniku, jest fakt, że słoneczniczki nie działają. Niektórzy jeszcze żyją w przekonaniu, że jak zasadzą słoneczniki na hardmodowym świecie, to zatrzymają rozprzestrzenianie się The Corruption. Niestety nie jest to prawdą i w momencie, kiedy zasadzimy takie słoneczniki, biom po prostu będzie się rozprzestrzeniał, ignorując je, a w momencie, w którym natrafi na ziemię z takim słonecznikiem, zmieni ją po prostu na właśnie ziemię porośniętą już tym zepsuciem The Corruption i słonecznik po prostu się odłączy jakby od ziemi. Także cóż, słońce powoli zachodzi, ja powiedziałem, co chciałem. Także cóż, jeśli poradnik ten Wam pomógł, możecie ocenić go naciskając łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z poradnikami, które będę wrzucał, możecie zasubskrybować mój kanał. Natomiast jeśli chcecie mnie o coś spytać o coś innych graczy, o właśnie, przypomniałem sobie, jeszcze dobrze jest uważać na koruptory, ponieważ one strzelając rozsiewają The Corruption. Także jeśli chcecie spytać o coś mnie, kogoś innego i tak dalej, możecie śmiało komentować ten film. Natomiast jak chcecie znaleźć moje inne poradniki, polecam odwiedzić mój kanał i zajrzeć w playlistę, która jest tutaj po prawej stronie. No i tam wszystkie poradniki są w ładnej liście. Cóż, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, cześć!